Operacja liposukcji należy do grupy zabiegów, które wykonujemy, kiedy pacjent wymaga modyfikacji kształtu swojego ciała i dochodzi do niego wynikłych z zbytniego nagromadzenia tkanki tłuszczowej w poszczególnych rejonach, zależnego od płci oraz od właściwości osobniczych. Zabieg polega na wykonaniu małych nacięć w okolicach operowanych, przez które wprowadzamy kaniule, którymi odsusamy nadmiar tkanki tłuszczowej. Dlatego jest to też zabieg małoinwazyjny, gdyż pozostawia małe rany i pozwala na szybsze gojenie i dojście pacjenta do zdrowia. Ponieważ zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, pacjent musi wykonać zestaw badań laboratoryjnych oraz obrazowych wymaganych do takiej operacji. Oraz w dniu zabiegu wziąć rano kąpiel i przez 6 godzin przed zabiegiem nie jeść i nie pić. Zabieg liposukcji jest zależny od stanu miejscowego, z jakim mamy do czynienia. W przypadku małej konieczności odessania tkanki tłuszczowej trwa on kilkadziesiąt minut. W ekstremalnych przypadkach może trwać nawet kilka godzin. W trakcie zabiegu wykonujemy nacięcia kilkumilimetrowe do 5 mm i przez te nacięcia wykonujemy cały zabieg, więc blizny mniej więcej pozostają tej samej wielkości. Operacja liposukcji zalecana jest u pacjentów, u których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się depozytów tłuszczowych w różnych okolicach ciała, czy to w podbródku, ramionach, okolicach piersi, brzucha oraz kończyn dolnych. Natomiast na pewno nie jest ona zabiegiem, który wykonujemy w celu redukcji masy ciała i w przypadkach zbyt dużej masy ciała jest nawet zabiegiem przeciwwskazany. Do zabiegu liposukcji kwalifikują się pacjenci, u których dochodzi do nadmiernego gromadzenia depozytów tłuszczowych w różnych okolicach ciała. Mogą być to lokalne nagromadzenia oraz uogólnione, obejmujące na przykład całe tułowie, całą kończynę górną oraz kończynę dolną. Są też wskazania zdrowotne do liposukcji i wykonuje się ją wtedy u pacjentów z obrzękiem limfatycznym. Zabieg liposukcji jest operacją małoinwazyjną. Czas powrotu do pełnej aktywności trwa tyle, co w przypadku innych zabiegów znieczulenia ogólnym, czyli wynosi on około 6 tygodni zdrowienia. Przez ten okres pacjent musi nosić specjalne ubranie uciskowe. Przez pierwsze 4 tygodnie nosi go w dzień i w nocy, przez kolejne 2 tygodnie nosi tylko przez dzień. Operacje liposukcje bardzo często łączymy z innymi zabiegami chirurgii plastycznej. Najczęściej są to operacje redukcyjne, w których usuwamy nadmiar powłok, które zostały rozciągnięte w wyniku nagromadzenia się tkanki tłuszczowej. Oraz bardzo często pobrany tłuszcz wykorzystujemy w formie przeszczepu do uzupełnienia ubytków lub niedorozwoju w innej części ciała, na przykład do uzupełnienia objętości piersi czy pośladku.